Po sezonie w Lechii? Nie, na tym występowaniu na Aha, nie wiem, w porządku. Pierwszy skakaliśmy na tej małej skoczni, ewentualnie na 9000. Wcześniej właśnie na tabeli lodowej. Od pierwszego skoku nie było problemu z celami, tylko bardziej właśnie trochę inne skoczne, tylko trudniejsze było. 2-3 skoki już w ręku. Później po 3 treningach przeszliśmy na dużą. Skoczyliśmy mniej skoków, bo trzeba było dużo chodzić na nogach, ale też poza jednym dniem, jeżeli chodzi o mnie, taki zmęczenie mnie dopadło, to było fajnie. A technicznie było wszystko w porządku? Raczej tak. Nie było jakichś większych błędów. Także cały czas się utrzymuje taka podobna dyspozycja do tego, co było latem. Przeplatana bardzo dobrymi skokami też. Cały czas to taki dobry poziom, nie? Więcej żeśmy skakali w porze koncentralnym i tam poza 4 konkursami to cały czas byłem w 10, było miejsce na podium. Bardzo dobrze, nie było jakichś gorszych momentów, tylko cały czas trudno i stabilne do prochu. Jeszcze właśnie do zimy kilka tygodni zostało. Czy jeszcze masz takie, nie wiem, jakieś elementy, na które musisz się skupić, które poprawić, czy jednak są Są pewne elementy, gdzie można jeszcze uzyskać więcej, że te skoki będą jeszcze lepiej wyglądały, ale też nie ma co na siłę tego robić, tylko walać to dobre skakanie, jakie jest teraz, żeby po prostu weszło w taki automat. I jak to będzie tak funkcjonować, to z dobrymi zawodami będzie większa pewność siebie i myślę, że te elementy, które jeszcze można uprawić, będą łatwiej będzie można zrobić. Myślisz o nich? Jeżeli będą właśnie takie fajne skoki, to i będą dobre wyniki, przecież tak do tego będę podchodził, nie wiem, nie wiem, jakich celi, a później na siłę do tego dążyć, tylko chcę to robić z radością i z uśmiechem, to co teraz, jak będzie tak jak teraz, to naprawdę może być bardzo fajne zima. Myślisz o starcie w Kontynentalu, czy jednak w Kontynentalu jest Kowal Świata? Kowal Świata, zdecydowanie. Kontynental jest tak samo ważne, ale no jednak to nie jest ta ranga co Polska, więc przede wszystkim chciałem skakać w Polsce. Mieliście powiedzmy po sezonie lecimy takie troszkę przysłuchowanie regeneracji tak, w Chorwacji. Byliśmy w Chorwacji przez tydzień, udało się tam fajnie potrenować, pogoda była taka kratkę, bo no też była powódź, dokładnie, ale nie przeszkodziło to w tym, żeby tam przeszkodzić wszystkie treningi i to też trochę odświeżyć się od skoczni, a przede wszystkim złapać też to słońce. Mieliśmy tam 3 dni pogody bardzo fajnej i tak się odciąć trochę od codziennych spraw skoczni, spokojnie podróżować motorycznie i udało się naładować akumulator energii słoneczną. Troszkę słońca brakło, ale nie będziemy narzekać, bo udało się. Wszystko dobrze się tam poukładało. Poczęliśmy też i myślę, że też wzmocniliśmy się fizycznie. Nastroje bojowe przed rozpoczęciem? Nastroje jak najbardziej w porządku. Myślę, że jesteśmy gotowi na starty już i mogłyby się zacząć, bo jeszcze trochę trzeba poczekać, ale na szczęście nie będzie nudy, bo jutro już mamy obóz, później w przyszłym tygodniu też, więc jakoś to zleci. A nie boicie się przejścia na tory ceramiczne powrotu? Nie, już żeśmy w Powerhouse mieli przejście z torów lodowych na tory ceramiczne na dużej skoczni, więc nie ma żadnego problemu. Myślę, że z tym to już każdy sobie poradzi bez problemu. Czyli teraz macie Szczyr, potem Wisła, tak? Tak. Później jakieś pewnie zagraniczne skupowanie, czy... Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. 7 pojedzie na Pol Świata, a resztę pewnie trenerzy będą szukać jakiejś skoczni, właśnie z torami lodowymi może będzie coś przygotowane już. To jest taki okres, że nigdy nic nie wiadomo. Trzeba szukać i być bardzo płynny terminy i o to, gdzie pojedziemy, także niczego nie da się zaplanować. W Dubrowniku można mieć takie, jak mówię, się poczęść od skoków, zobaczymy, co tam się było. Mieliśmy przeważnie rano trening na sali, gdzie podraliśmy trochę światem. Zrobiliśmy swój taki trening dynamiczny czy siłowy. Później popołudniami mieliśmy takie lżejsze treningi, gdzie bardziej bazowaliśmy nad techniką. Mieliśmy też troszkę czasu na to, żeby
właśnie z drogi, także udało się coś zrobić. I troszkę tak, no, zawsze jak jesteśmy gdzieś na obozie, to nie ma na nic czasu, a tutaj było tak troszkę różnie, gdzie mówimy też, mieliśmy czas dla siebie.